Z nami nowo wybrana pani poseł, pani Małgorzata Pępek. Pani Małgorzata, jakby skomentowała pani wyniki wyborów? Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem bardzo zaskoczona tym, że zostałam wybrana. Nie liczyłam, tak szczerze mówiąc, na tak ogromne poparcie, bo tych głosów było dla mnie bardzo dużo. No i trudno, zostałam wybrana. I w tym momencie biorę się do pracy. Od czego chciałaby pani zacząć swoją pracę w parlamencie? No, po ślubowaniu będę przygotowywać biuro poselskie. Na pewno takie biuro zostanie uruchomione w Żywcu. Również chciałabym w Bielsku mieć kontakt z mieszkańcami regionu. Jedno mogę zapewnić, że będę posłem aktywnym i będę się starać pracować jak najlepiej i służyć temu regionowi. Jakie według pani tutaj takie pierwsze potrzeby dla Żywiecczyzny? Potrzeb jest bardzo dużo, ale szczególny nacisk będę kładła na dobrą współpracę, na dobry kontakt z mieszkańcami. Będę chciała poznać ich problemy. Tak naprawdę to zależy mi na dobrej współpracy ze wszystkimi wójtami, prezydentami i burmistrzami. Wiem, z czym borykają się moi koledzy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci. Wiem, jakie są problemy i trudności, więc będę się starała w tym kierunku im pomagać. Na pewno tych potrzeb jest bardzo dużo i będę się starała rozwiązywać problemy. Zdaję sobie z tego sprawę, że jest to ogromna odpowiedzialność być posłem i reprezentować swój region. Na pewno będzie to dla mnie trudne wyzwanie, ale zrobię wszystko, żeby moją siłę i energię skierować na dobrą pracę. Tutaj na lokalnym terenie, właściwie tutaj w pani gminie, udało się pani bardzo dużo zarobić. Czy jest możliwość, że przełoży to pani to swoje doświadczenie właśnie na całą Żywiecczyznę? Nie tylko jak w mojej gminie. W mojej gminie to tak naprawdę ja już bardzo dużo zrobiłam i niewiele mi zostało do zrobienia. Więc może i dobrze się stało, że zostałam wybrana posłem i będę pracować teraz dla całego regionu, szczególnie dla Żywiecczyzny, ale nie będę zapominać również o powiatach cieszyńskim, pszczyńskim i bielskim, ponieważ tam też są potrzeby podobne i poseł, uważam, powinien służyć mieszkańcom całego regionu. Czy widzi pani jakiegoś następcę u siebie tutaj w gminie? Nie, no trudno wyrokować, jeżeli mieszkańcy określą się w wyborach, które odbędą się dopiero w styczniu, zdaje się, więc jeszcze trochę czasu jest, ale to mieszkańcy będą decydować. Ja na pewno będę współpracować i pomagać mojemu następcy, który tutaj siądzie na tym fotelu. Środki te, które są pozyskane, rozpoczęte inwestycje będą kontynuowane. Zresztą rada się nie zmienia, rada będzie ta sama. Na pewno dla mojego następcy poprzeczka jest wysoka, ja sobie zdaję z tego sprawę i będę mu pomagać. Pani poseł, jeszcze kampania wyborcza na Żywiecczyźnie, jak by ją pani oceniła? Trudno oceniać. Ja to tak naprawdę nie pracowałam tak intensywnie przy tej kampanii. Oczywiście chciałam się spotykać z ludźmi, ale pracował na mój wynik cały sztab ludzi, którym chciałabym bardzo serdecznie podziękować. Nie sposób wymienić wszystkich z imienia i nazwiska, ale najbardziej zaangażowaną osobą w tej kampanii był mój szef sztabu wyborczego, pan Szymon Piątek, który logistycznie i organizacyjnie panował nad całością. A oprócz tego zgłosiło się do mnie wiele życzliwych osób, takich, którzy współpracowali z nim i którzy organizowali wszystkie spotkania, nie tylko spotkania, ale również pomagali przy plakatowaniu, przy roznoszeniu ulotek. Pracy było dużo, ale ja nawet dzisiaj jeszcze mam takie odczucie, że za mało pracowałam, że za mało tego wkładu ze swojej strony włożyłam i że za mało się spotykałam z ludźmi, ale nie miałam naprawdę czasu na to, dlatego że ja
Cały czas wykonywałam pracę w urzędzie i dopiero po godzinie 15, nieraz po 16 rozpoczynałam kampanię, a ta kampania była wyjątkowo bardzo krótka. Także za mało czasu było na spotkania z mieszkańcami regionu. Jeżeli by tego czasu było więcej, to podejrzewam, że ten wynik by był lepszy. Czego pani może życzyć na tej drodze do Warszawy? Trudno powiedzieć. Jest to dla mnie nowe wyzwanie. Zdaję sobie z tego sprawę, że łatwo nie będzie, bo każdy poseł musi intensywnie pracować, żeby coś osiągnąć. I ja chciałabym, żeby po 4 latach moi wyborcy, mieszkańcy tego regionu mnie rozliczyli, co zrobiłam za te 4 lata. A ja ze swojej strony będę robić wszystko, żeby spełnić ich oczekiwania. A czy się mi to uda, to czas pokaże.